I cześć wszystkim, witajcie, Frodo z tej strony, kolejny odcinek Daemon Victor przed wami. Kolejna mapka, zaraz zobaczymy, co my tutaj. To chyba było ostatnie, prawda? Czwóreczka. Ile mamy bomb? 5 wystarczy. Nic nie będziemy kupować. Spróbujemy sobie przejść te, może z dwie mapki, zobaczymy. Tutaj widzę, że jeszcze w mieście jedna jest. Sprawdźmy może tą. Aha, a tu? Jakiś cmentarz, aha. Dobra, spróbujemy. Tell me where it's hidden, or I'll slit your throat. Over my dead body. Słuchajcie, pierwsza walka z bossem w tej serii. Dobra, zobaczymy jak mi pójdzie. Skubana jest dość mocna. W sumie... A, zabrałem jej trochę, nie? Aha, trzy takie muszę zrobić seryjki, tak? No jest mocna, jest, to fakt. Kurde, zabiera mi dużo. Kurde. Wziąłem sobie buteleczkę. Wow. No chodź tu. Ostatnia taka seria. W ogóle widzieliśmy tego starca. Ona mu tam w mordę dała. Ten, który nam tam przeszkadzał. Chyba to ten. Chociaż mogę się mylić. Nie, bo tamten to bardziej był taki karzeł, prawda? You'll pay for this. Dobra, słuchajcie, pięknie udało się. Chociaż uciekła nam, podejrzewam, że będzie jeszcze nie jedna walka z nią. O, i mamy, słuchajcie, nową broń. Bardzo fajnie. Zaraz sobie to sprawdzimy. Czy to jest coś lepszego? Czekajcie, bo tutaj ATT 70, a tutaj spada do 55. Ukazała się taka czaszka. I teraz pytanie, czy to jest lepsze? Wychodzi na to, że nie. Ewentualnie jakieś zatrucie. Tu może mi się... Co to jest? Tu spada. Tutaj się zwiększa, a tu spada. Kurde, nie wiem, słuchajcie. A to? Aha, to sprawdzałem. Nie, to było chyba najlepsze. Nie wiem, co z tą bronią, bo... Tutaj w sumie te ATT, ja nie wiem, co to jest te ATT. No ale możemy, słuchajcie, na próbę wziąć sobie, prawda? Nic nam tutaj nie zaszkodzi. Także walkę mamy za sobą. Idziemy tutaj teraz, tak? Dobra, co my tutaj mamy? Kolejne jakieś kanały. Podejrzewam, że ta czaszka to jest coś w rodzaju zatrucia. Właśnie, miałem jeszcze wam pokazać nowy taki cios. Jak gościu leży, to ja mogę go tak dobić. To jest po prostu świetne, że ja wcześniej tego nie zauważyłem. O, dobijamy. Wtedy można się szybko pozbyć leżącego. W sumie żadnej many mi to nie zabiera.
A zobaczcie, można szybko, fajnie wykończyć każdego, kto leży. Pozbyć się go. Czyli jesteśmy znowu w kanałach. Czyli jakby dalszy ciąg tego, po co było w poprzednim odcinku. Mamy też jakieś skrzynki. Czekajcie, bo jeszcze ten właśnie. I wykończymy go. Dobra, i teraz tak, bo widzę, że tutaj mamy trochę przejść. O kurde. Powyłaziło mi tutaj trochę. Nie, no to jest super. Fajnie, można szybciutko gościa wykończyć. No dobra. Czyli tam jest zamknięte. Tutaj mamy jeszcze przejście i tutaj, z tej strony. Tu się otworzyło. Coś powie? Nie, on nie żyje. Dobra. O kurde, nie zrobiłem tak jak trzeba. O, właśnie. Rewelacja, słuchajcie. Cyk i już po nim. I co teraz? Zostawi klucz? Ktoś? Coś? No bo tam było zamknięte. A nie, jest. Dobra. Sorry. Wow. Szybko tego psa. Pięknie. Wykończyć pieski jak najszybciej. Nie, no super to jest. Bardzo ułatwia granie, że ja wcześniej na to nie wpadłem. Ale w sumie nie wiem, czy ja to miałem od początku, czy jak. Chyba tak, nie? O, syk. Dobra, leżeć. Pięknie. Ciekawe, czy to na takie większe, jakieś większych bossów też to działa. Wypróbujemy oczywiście. Dobra, coś się pootwierało, z tym, że tutaj też jest przejście. Aha, dobra. Gdzieś ktoś ma klucz. A tu? Też by się przydało tam jakoś dostać. No zobaczymy, może mi się uda. Stąd przyszliśmy, tutaj też widzę, są skrzynki. Fajnie by było się do nich dostać. No, nie zrobiłem tak jak trzeba. Jeszcze nie mogę się nauczyć tego. Rewelacja. Kluczyk. Oj, nie mogę. Nie zawsze to wychodzi. Może tego, że miał tarczę? Nie wiem. Coś zostawił? Nie. Dobra, w każdym razie mamy klucz. Teraz tu jeszcze jest wszystko pozamykane nadal. Ciekawe, jak to odblokować. Jeszcze z tamtej strony nas nie było. Kolejna instrukcja, jakieś zapiski. Dobra. Rewelacja. I chyba się pootwierały, słuchajcie, te skrzynki tutaj. Zaraz sprawdźmy to. No właśnie. Ale tego tutaj nie było. Tutaj widzę, że nic nie ma. Jeszcze z drugiej strony. No patrzcie. O, właśnie. W ten sposób. Nic w skrzynkach nie było. Dobra, czyli jedyne przejście to tutaj. Kluczyk mamy.
A, tutaj jest ten karzeł. Czyli to nie jest ten, co dostał w mordę od tej... od tej dziewczyny tam, od tego bossa. Skubaniec wypuszcza tutaj mi trupy z kanału. No dobra. Zawalczymy. Jeden? Nie, dwóch. Będzie tutaj chyba... zrzucał ich coraz więcej, coś czuję. No to dawaj. Kolejna seria. O właśnie, tak myślałem. Czasem kamera się ustawi tak, że nie widzę nic. Ciekawe, ile tego mi tutaj wypuści. Jeszcze stoi, pewnie jeszcze kilka serii, co? O właśnie. Wstawać tu. Super jest to wykończenie. Dobra, co masz jeszcze? A, dawaj, no dawaj, dawaj. Sobie damy radę. Czasem się to nie udaje, wiecie? Nie wiem, od czego to zależy. Może jak się ustawi, nie wiem. Kurde, serio? Dobra. Wtedy nie ma combo, widzę, że przez to znikają combo. Pięknie, udało się. Noficjusz jakiś tutaj. Co my tutaj mamy? Nic nie straciłem, nic chyba nie przybyło. Dodatkowa chyba, nie wiem która, notatka. Mhm. Więc w sumie dwie notatki mam. Zapiszemy sobie. I co nam tutaj zostało? Tutaj jeszcze na górze, tak? No to zróbmy sobie to jeszcze w tym odcinku. Gdzie to wylądowaliśmy? Z tego co widzę, to w jakimś budynku. Tutaj zejść nie mogę. Dobra, wypróbujemy sobie to. O, kolejna notatka. Nie, jak ma tarczę, też można go wykończyć, więc wymyślam. Ach, skubaniec. Dobra. Pięknie. Czy coś zostawi? Nie, samo się otwiera. Nie było nic po drodze, żeby rozwalić jakąś bombą. Bo tutaj mogą być takie uszkodzone ściany, trzeba patrzeć. I pewnie są sekrety jakieś. Dobra. O, jakiś nowy przeciwnik. Co to jest? No nie mogę go powalić, słuchajcie. Skubaniec. Widocznie są tacy, których nie da się. A nie, tam da się, tylko trzeba. Szybko on wstaje, może się nie udać to. Kurde. Spróbujemy w ten sposób. A, złapał mnie jeden z drugim. No. Dobra. Pięknie. Stąd przyszliśmy, czy jak? Bo tu się widzę
otwierają przejścia. Tutaj mamy jakąś księgę. A, musimy ją tam umieścić, tak? No dobrze. To gdzieś tu? Nie wiem, czy to była ta strona. Czy to tu? Muszę szukać tego, gdzie ten regał był. Powinien pojawić się taki wykrzyknik albo coś. Tylko nie pamiętam, czy to było tu. To gdzieś tu? Mi się wydawało, że to ta półka. Dobra, szukamy. To chyba nie to. I teraz tak, stąd przyszliśmy, prawda? Tak. Więc tu. Tych chyba się nie da tak wykończyć, jak oni leżą. No, przez drzwi mnie tutaj wykańczają. Dobra. Tu mamy skrzynki. Szukam tej półki, wiecie? Koniecznie chcę tą półkę znaleźć, żeby tą księgę tam dać. Pozbyć się piesków. A, widzicie? Nie mogę. Za szybko wstaję. Widocznie jest taki przeciwnik. By było za łatwo. Jest coraz trudniej, więc specjalnie tak robią. Gdzie ta półka? To jest niesamowite. Nie mogę jej przeoczyć przecież. Dobra, jedna jedyna droga widzę tędy. O, fuck. O matko, ale was tu dużo. Serio? Nie. Kurde, diabło mnie. Ale i dużo tutaj, i ja pierdziel. Dobra, wykończymy ich pomalutku. Dobrze, jak robię ten combo, to oni nic nie mogą mi zrobić. Tyle dobrze. Dobra, pozbędziemy się wszystkich. Dobra, i chyba ostatni czy jak? A, skubaniec. No patrzcie. No. Chyba, że wyjdą jeszcze. Tam ile skrzynek, patrzcie. Kurde, jak się tam dostać? Bo chyba nie przez wysadzenie tego. Kurde, a jak przez wysadzenie? A ja nie zrobiłem tego? Wiedział, to bym to wysadził, tylko teraz nie wiem, czy to można. Nigdy nie próbowałem. Tutaj nie przejdę. Dobra, idziemy tędy. A, tu jest ta półka, słuchajcie. Dobra, mam to. Ale jak się tam dostać? Ej. Ja bym bardzo chciał się tam dostać, ale... nie wiem jak. Dobra, dajmy może tą książkę, albo poczekajcie, jeszcze tutaj sprawdzę. Jeszcze chciałbym coś sprawdzić. Czy można to dziś coś wysadzić? Dobra, dajmy tą książkę. Zobaczymy. Z tego wszystkiego tam widzę, pojawiły się też zwłoki. Dobra, daliśmy książkę i otworzyło się tu. Mhm.
Ale ja nie wiem, czy ja jeszcze chcę tam wracać. Dobra, spróbuję rzucić. A tam się otworzyło. Dobra, tutaj widzę, normalnie też jest droga. No, nie da się. Skubaniec szybciutko wstaje. No dobra, jak się nie da, to nie. Teraz pytanie, co ja tam rozwaliłem? Wezmę sobie buteleczkę. Co można rozwalać? Bo widzę, że takie większe barykady to nie. Nie wiem, co tam było takiego. Czy można było to rozwalić? O kurde, o kurde. Dobra, wykończymy ich w ten sposób, standardowo. O! Nie udało mi się do końca. Dobra. No. Dobra, i widzę, że tutaj jeszcze możemy. A, z tej strony to jest, dobra. Bo już się bałem, że przeoczymy to. Nie chciałem tego przeoczyć. Kolejna jakaś notatka. O, widzicie? To jest to, co chciałem. Gdzie chciałem się udać. Porozmawiajmy, może coś nam da. Tak, dostaliśmy od niego jakiś pierścień. Bardzo dobrze. Dobra, kolejnych mamy tutaj dość sporo. No, bo się zakopałem. Nie udało mi się. Nie tak miało być. Dobra, w ten sposób, dobra. Tego jednego właśnie chciałem się pozbyć. No, nawet to poszło jakoś. Jeszcze jeden. Dobra. I co? Może się przejście? Tam byliśmy, prawda? Tak właśnie, pięknie. Myślę, że wszystko wyczyściliśmy w tej mapce. Teraz tak, coś straciłem. Tak, kupię sobie. Aha, najpierw chciałem zobaczyć, co tam dostaliśmy ciekawego. Jakiś fajny pierścień. Aha, ale to się zmniejsza. A to się zwiększa. Nie, wszystko się zmniejsza. Z 300. Nie, dobra. To zostawię to na razie. Myślałem, że będzie coś lepszego. Kupimy sobie, słuchajcie, jedną jeszcze w tym odcinku. Bo jedną straciłem. Może tą też sobie weźmiemy z dwie. I teraz jak to wygląda? Tu mamy 6, jedną. Dobra, i te notatki.
Notatki wam może tu pokażę. Tą zdobyliśmy i tą zdobyliśmy. Dobrze, sobie zapiszemy to. I jak to wychodzi na mapce? Dobra, mamy takie dwie ścieżki. Jedna tu, druga tu. I druga jeszcze tutaj. To oczywiście zrobimy sobie w następnym odcinku. Za dzisiaj wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.